to Rondo pamięta jeszcze pierwszą zakończoną przez prezydenta Rokaszewicza sukcesem kampanię wyborczą. Wtedy po raz pierwszy obiecał, że na skrzyżowaniu ulicy Legnickiej i Piłsudskiego wybuduje Rondo. I chociaż po blisko 10 latach wciąż słyszymy: Rondo powstanie, bo musi powstać. To na razie więcej z Rondem jest problemów niż faktycznych działań. Pierwsze konkretne zapowiedzi wskazywały, że nowa infrastruktura ma powstać na przełomie 2019 i 2020 roku. Później co roku wszystko się przeciągało. Na pewno nie pomagała pandemia, ani też formalności związane z pracami, które mają odbywać się na terenie GDDK i ja. Kiedy wydawało się, że wszystko jest już na dobrej drodze i budowa może ruszyć w tym roku, pojawił się kolejny kłopot. Złożone w przetargu oferty dwukrotnie przebijają założone przez miasto środki na ten cel. Sprawdzimy, czy można je odchudzić, można zamienić. Są dwa warianty. Albo znajdujemy środki finansowe i wyłaniamy wykonawcę, albo powtarzamy przetarg, robiąc, powiedzmy, modyfikacje w specyfikacji i wtedy w drugim postępowaniu będziemy wiedzieć, jakie otrzymaliśmy oferty. I wygląda na to, że na Rondo znów trzeba będzie poczekać, a być może wystarczyłoby zrealizować je kilka lat szybciej, kiedy na świecie nie szalała inflacja i wszystko było po prostu tańsze. Najważniejsze jednak, aby Rondo ostatecznie powstało, bo powinno znacznie ułatwić wjazd do miasta od strony Polkowic.